cienia jak kot, zwinna i sprytna. Poluje na zło, co serce trawi. Gruba, rudawa, mroczna i zdradliwa. Morduje koty krwią lodowatą w żyłach. Lecz ona, jak cień nieugięta i śmiała, biega ją w mroku, by sprawiedliwości się. Witam was, moi drodzy, serdecznie tym pięknym akcentem. Tak, to wierszyk, który wymyśliłem na poczekaniu, co prawda, ale wymyśliłem. Więc idziemy zamordować rudę babsko, które gdzieś tam w cieniu już czeka. Tylko tak, po pierwsze, nie wiem skąd dalej wziąć jakikolwiek nóż, bo to z pewnością mi się przyda. To jest tak naprawdę rzecz, którą musimy jakoś zdobyć. Dodatkowo mamy tą notkę z czasem i tym podobnym. I tak, wiemy już, że o 9 rano Jeremy je śniadanie. O 1 Jeremy je lunch. W ogóle N wszędzie brakuje. Właśnie. Ale czy się sprawdzimy, dlaczego brakuje tych literek na tej maszynie? Być może ta maszyna ma coś tutaj ciekawego do zaoferowania. Zbadaj. Teraz maszyna do pisania chyba nie działa prawidłowo. No właśnie. Pytanie, czemu ona nie działa prawidłowo? Pytanie, czemu? Człowiek, tu nic innego nie ma. Dobra, więc tak. Jeremy, kolacja, tak? Nakarmić idiotę, zupa warzywna. Czas na przytulasy. Dobra, możemy ustawić na razie 15. 15? Chyba 15. Upuszczanie krwi. Albo 18. 18, bo ona wtedy pójdzie na dół. Ustaw zegar. Potrzebujemy ustawić 6. 6. 00. Oho, czas na kolację Jeremiego. Zabiję cię. Nie znasz dnia ani godziny. Poszła na dół. Dobra. Wiedziałem, że kawałek. Witaj, Aniele. Czekałem na ciebie. Co ci się kurwa stało? Nie lubię, jak obcy nazywają mnie aniołem. Nie w ogóle poznają moje imię. Przepraszam, nie wiedziałem, że ktoś tu na mnie czeka. Co ci się kurwa stało? Próbowałem uciec. I prawie mi się udało. Ale nie spodziewałem się, że tak zamkną mi się drzwi. Co masz na myśli? To, że... Upewniła się, że już nie będę próbował uciekać. Bez nóg nie możesz uciec. Ale po co odcięła ci ręce? Więc jesteś tu więźniem. Jak masz na imię? Po co odcięła ci ręce? Miałem silne ramiona, wiesz. Pewnego dnia poszedłem po tę świnię. Próbowałem ją udusić. Chciałem rozwalić ten jej pierdolony, gruby ryj na miazgę. Widzisz, nie możesz pokonać Mary bez zabicia uprzednio świni. To znaczy, możesz próbować, ale to jak uderzenie pięścią w beton. To po prostu nie zadziała. Więc amputowała ci kończyny za karę? Bo zaatakowałaś jej świnie? Tak, ale to nie najgorszy fragment. Ona zmusiła mnie, żebym patrzył. Przykro mi. Teraz już jest w porządku. Zaakceptowałem swój los. Jestem tylko trupem czekającym na anioła, który zabierze mnie do domu. O co chodzi z tą świnią? Ta pierdolona świnia. Łączy ich wyjątkowa więź. Ona kocha świnię, świnia kocha ją, ale
Jest w tym coś więcej. Zupełnie jakby to bydle było źródłem jej mocy. Karmiła tej świnie z butelki moją krwią, a w zamian... Wiem, że to szalone, ale... Przez to cholerne zwierzę jest silne jak wół i naprawdę nie da się jej powstrzymać w walce. Widziałem to na własne oczy. Jeśli chcesz dorwać Mary, zajmij się najpierw świnią. Jasne, zanotowałem. Więc jesteś tu więźniem. Myślę, że tak. Pamięć mi się zaciera. A co najgorsze, nie rozróżniam, co jest prawdą, a co dziełem mojego umysłu. Ja jestem prawdziwa. Prawdziwa? Jasne. A ten wielki pająk zaraz za tobą? Nie, nie jest prawdziwy. Nie ma tu pająków. Nie? Ale on do mnie szepcze. Mówi... Jesteś mój. Jesteś mój. Jesteś... Przestań. Masz halucynację. No tak. Przepraszam. Po prostu jestem taki zmęczony. Jak masz na imię? Ben. Kiedyś prowadziłem zakład berberski. Ale to było kiedyś. Teraz go nie ma. Nie ma niczego. Jak długo tu jesteś? Tygodnie? Miesiące? Nie wiem. Wszystko mi się zaciera. Ale wiem jedno. Długo tu już nie pobędę. Nie mów tak. Ty też nie. Co? Skąd? Widziałem cię po drugiej stronie. O tak. To tylko kwestia czasu, jak oboje tam przyjdziemy na dobre. Mogę coś dla ciebie zrobić? Ja... Chciałbym obciąć ci włosy, nim umrę. To chyba niemożliwe. Nie? Dlaczego? Wiesz dlaczego? A, tak. Pomyślałaś, że tutaj... Nie. Po prostu znajdź mój inny zakład barberski, gdy będziesz gotowa. Ten na Barnhouse Lane. Barnhouse Lane? Skąd wiesz o tym miejscu? W ogóle o nim śnię. O moim śnie znów chodzę i trzymam nożyczki. W moim śnie. Ale zakład jest pusty. Nikt nigdy nie przychodzi. Proszę, przyjdziesz? To by dla mnie wiele znaczyło. Przyjdę. Dziękuję. Dziękuję. Musisz iść. Tak, leć, mój aniele. Leć jak ptak. Pierdziele, co tu się dzieje? Spadaj. Dobrze zaopatrzona szapka z lekami. Dużo specyfików, by utrzymać tego biedaka jak najdłużej przy życiu. Okej, w pudełku została ostatnia igła. Wezmę ją. Okej. Osobiście to bym wziął bardziej tą butelkę. I może tam delikatnie krwi nakropił. Teraz nie wiem, czy ja mogę wyjść, czy nie mogę wyjść. Chyba nie mogę. Godzina 19, tak? Ale tego nakręcić nie mogę w ogóle. Teraz się zastanawiam, czy jak zejdę, to przypadkiem nie trafię na nią. No jest tam, okej. Ktoś sprząta.
Mrs. Willis. Pani Willis? Miss. Anna. Miss. Anna Willis. What do you want? Czego chcecie? My name Jestem detektyw Keegan, a to detektyw Underest. Mieliśmy tylko zadać kilka pytań. Możemy wejść? Nie bardzo. Jestem zajęta. Nie będzie nas pani trzymała na deszczu, prawda? To standardowa procedura. Nie zajmie długo. Ej, powiedziałam... Targnęliście do mojego domu. To niegrzeczne. Bardzo, bardzo niegrzeczne. Szukamy kogoś. Mężczyzny. Wysoki, ciemne włosy, po 40. Nazywa się Benjamin Mitchell. Co to ma ze mną wspólnego? Zaginął 2 miesiące temu. No i? Dużo ludzi ginie. Tak, oczywiście. A gdy tak się dzieje, szukamy ich. Tak? Cóż... Nie ma z tym nic wspólnego, więc zostawcie mnie w spokoju. Czy to krew jest na pani lodówce? Co? A, to... Ja... Ja mam nawet wątróbkę drobiową. Wątróbka drobiowa. Uwielbiam. Nie bądź obrzydliwy, Dave. Ale to zupełnie źle pachnie. Ty i te wasze warzywka. Nie rozumiem was. Proszę posłuchać, jestem bardzo zajęta. Co? Co to za dźwięk? Słyszałeś? Tak, jakby małe stópki drepczące po podłodze. Ktoś jest z panią w domu, pani Willis? Nie. Ale ktoś tam najwyraźniej chodzi. To tylko cholerny deszcz uderzający cholerne szyby. Sprawdźmy to, detektywie. Zaraz. Ustało. Nie mówcie, że was nie ostrzegałam. Co to? Proszę się cofnąć, pani Willis. The fuck? Panno. Panno Willis. Czemu tak trudno to zapamiętać? Ale bałagan. Teraz będę musiała po nich posprzątać. Ale nie bez mojego narzędzia do sprzątania. Dobra świnka, Jeremy. Dziękuję. Krum. Pierdziele, co tu się dzieje? Cholera. Chyba pora na plan B. Ta świnia zabrała pistolet, co? Cholera, dałaby mi się ta broń. Dodano nowy cel. Nie wiem, czy mogę już wyjść. Ja mogę. Dobra, zablokowała nam całe przejście. Trzeba w takim razie się ukuć. Użyj igły, by zdobyć kropę krwi. Zupa została zatruta moją krwią. Ale czekając, aż zje zupę, powinienem zdobyć tę broń.
Chyba Jeremy zabrał ją ze sobą na górę. Pan jest kurczybyk, muszę mu to przyznać. No dobra. Pytanie, czy i ona nie wlazła na górę? Pytanie, czy i ona nie wlazła na górę? Myślę, nie. Słyszałem jakąś awanturę na dole. Co się stało? Jacyś detektywi przyszli cię szukać, ale nie przeżyli. Oczywiście, że nie. Dopóki świnia żyje, nic jej nie dotknie. Mówi się, jakby było w tym coś nadprzyrodzonego. Ale to tylko świnia. Urzająca to prawda, ale nie wierzę, że mogłoby dawać Mary jakieś magiczne moce. Więc jestem głupi. Proszę, nie bagatelizuj tej pierdolonej świni. No musimy iść. Musimy zdobyć broń. Dałby się zapis jakiś, bo kurczę, powiem szczerze, że jak teraz coś odpierdzielę, to trochę będzie mi przykro. Daj mi tę broń, Jeremy. Daj spokój, nie potrzebujesz tego. I nie używają broni. Mam nadzieję. Odsuń się od tej dziury. To jest Desert Eagle? Tak mi się wydaje. Ty świnio. Ty świnio, i to dosłownie ty świnio. Głupia świnia. Głupia świnka. Niedobra świnka. Złośliwy gnojek. Jej. To nie zadziała, wiem o tym. No i teraz pytanie, czy możemy nakręcić zegar ponownie? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie ona jest nawet. A ona była tutaj. No nie, nie mówcie, że już siódma. Cholera, czas na zupę. Te dwa obrzydliwe ptaszki poczekają na swoją kolej. Warzywa. Och, chyda. Musiałabym zwariować, żeby to żreć. Jednak. Na pewno zapiszę grę, to jest pewne. Bo ja będę mógł. Czas na twoją zupę, debilu. Nie jestem głodny. Och, daruj sobie. Miałem ciężki dzień. Mam to gdzieś. O, masz to gdzieś, co? Mam w dupie ciebie i twoją zupę. Och, tak? Nie mówiłam ci, psia krew, że mam cholernie ciężki dzień? Jebź się, suko! Ładnie. Naprawdę ładnie. No tak. Oto twoja zupa. Czy tego chcesz, czy nie? Obleję go tego.
Gotowe. Zrobione. Nie muszę już słuchać twojego marudzenia. Goblała wrzątkiem, ja pierdolę. Co za typiara. Zapalmy sobie po ciemku. To jest dobry sposób. Będąc w domu mordercy, nie? Tam jest świeci. Śmieci, przepraszam, nic mi się tu nie przyda. Pikle. Poison. Szukaj. Nie ma jej tu. Tu będzie. Musi gdzieś tutaj być. Nie, tutaj też nie. Kurwa. Tu się nie da robić na jeden raz. Umierliśmy. O nie, stykliśmy w gównie. No i miał rację. What? Ej, naprawdę my... Co? Co? To znowu ty. Kogo innego się spodziewałaś? Cześć. W porządku? Czekajcie, czekajcie, świnie. On pasie te kobiety. A, bywało lepiej. Tak, widzę. Wyglądasz, jakbyś wdepnęła w niezłe gówno. Właściwie dokładnie to się stało. Wdepnęłam w niezłe gówno, ale już jest okej. Okay. A u ciebie? Jak się tutaj sprawy mają? Cóż, będę szczery. Sprawy się ostatnio mocno spieprzyły. Co się stało? Chodzi o Ruby. Zniknęła. Ruby? A, ta nowa duża dziewczyna z piwnicy. Tak. Tamtej nocy zdziczała, tak jak Destiny, więc... zamknąłem sklep. Nie ma tu już nikogo, kto by potrzebował mojego jedzenia. Czuję, że powinienem odejść, ale nie wiem dokąd. Jadłeś coś? Wyglądasz tak chudo. Dokąd poszło Ruby? Ruby? Jak mam teraz wrócić? Zapytajmy się, czy w ogóle coś jadł. Have you been eating? You look so skinny. With Ruby gone, gdy Ruby odeszła, straciłem apetyt. Jest tu tyle jedzenia. Po prostu niedobrze od patrzenia na nie. Marniejesz. O mnie się nie martw. Nie masz dość własnych problemów? Bo mi nic nie jest. Jest dobrze. Pójdę gdzieś, pośpię sobie. Tak, tego właśnie potrzebuję. Długiego spania, ale bez snów. Dokąd poszła Ruby? Chyba na ulicę. Czasami w nocy słyszę walenie jej stóp. Wyłączam tylko światło i się chowam. Moja rada. Jeśli na nią wpadniesz, upewnij się, że masz wystarczającą liczbę kul. A uciekaj. Ja bym tak zrobił. Jest cholernie wolna. Po prostu zrób zryw obok niej i nic ci nie będzie. Nie możesz się tak po prostu poddać. Ja się nie poddaję. Zostałem pokonany. I pogodziłem się z tym. Co innego mi zostało? Po prostu poczekaj. Bądź cierpliwy. Wcześniej czy później pojawi się ktoś nowy, komu przygotujesz jedzenie. Czy nie tego chcesz? Nie, już nie. Teraz widzę wszystko jasno i nie przeszkadza mi to. Muszę iść. Wszyscy musimy odejść. Ostatecznie. O, jakieś inne zagrożenia, o których powinnam wiedzieć? Cóż, spotkałaś trupy? Tak, całą grupę wtedy na cmentarzu. Wyglądały jak oparzone zwłoki.
Na pewno chciały mnie zjeść. Czym one są? Oj, są tylko biedakami, którzy nie zaakceptowali swojego losu. Byli słabi za życia i pozostali tak słabi po śmierci. Czasem wystarczy jedna kula, żeby ich wykończyć. Nadal masz broń, tak? Chciałabym, ale nie. Gubiłam ją. O, na pewno jest gdzieś tam jeszcze jakaś broń. Jak mam teraz wrócić? Po co? Do czego tam wracać? Zrozumiałbyś, gdybym ci powiedziała? Masz rację. Pewnie mnie zrozumiał. To miejsce jest moim domem, odkąd pamiętam. Ale nie moim. Przynajmniej jeszcze nie. Dobrze, dobrze. Wiem tylko jedno. Jest taki facet... Ben. Ben Barber. Mówił, że czeka na ciebie. Czeka na mnie? Wspominał coś o fryzurze. Umawialiście się? Nie zupełnie, ale... Jego zakład jest tu, na Barnhouse Lane. Kilka budynków ode mnie. Problem w tym, że droga jest zablokowana. Musiałabyś wyjść tymi tylnymi drzwiami i przejść przez stary basen. Ale nie spiesz się. Zapal sobie najpierw. Otworzę drzwi, gdy będziesz gotowa. Dobrze, pójdę zapalić. Gra nam daje do zrozumienia, idź zapisz grę, bo może być nieciekawie. To jest chyba to, co gra nam chce powiedzieć. Dobra, gra zapisana. Rozumiem, że bez sejfa byśmy nie przyszli. Skończyłaś? To przejdź przez ladę. Zaprowadzę cię do tylnych drzwi. Mam wrażenie, że my tu spadniemy. Dziwo nie. Side up. Powodzenia. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Dzięki. Tak. Do zobaczenia. Dobra, kontynuujemy. Czyli musieliśmy tam chyba umrzeć, tak mi się wydaje. Ten był zryw, okej. Dobra, kilka budynków od niego. Warning, quarantine area. To musi być stary basen. Zafony. I będą trupy. W środku jest tylko ostry zapach starych, stęskniałych ręczników. Uważajcie na prysznicę. Ciekawe. Dewik, tak od razu tutaj? Dobra, gra zapisana. Wielki pojemnik z chlorem. Może się przydać, ale jest zbyt ciężki, żeby go nosić. Okej. Tu jest wejście na dół i wejście na górę. No i to chyba się w jednym odcinku nie zamkniemy z końcem gry. Okej, tu sobie możemy ruszać tym. Rozumiem, że możemy sobie zabrać dany pojemniczek. Tylko po co? Właśnie dokładnie po co nam ten pojemnik? Danger corrosive, okej. Dobra, na razie tutaj z tym nic nie możemy chyba zrobić. Ale już wiem przynajmniej do czego to służy. Wiemy, do czego to służy, więc zejdźmy sobie na dół. Tu mam jakiś gaz. Też jest poison. Mogłabym wyłączyć gaz, ale brakuje pokrętła. Mam coś, co przypomina pokrętło? Nie, lepiej nie. Dało się przebiec. Pytanie dlaczego? I coś tam będzie jeszcze przy okazji, więc będziemy musieli i tak wrócić. Dobrze wiedzieć. Uwaga na prysznicę. To jest w ogóle jakieś zejście. A, wejście w górę. To jest chyba do pryszniców nawet. Myślałem, że coś za nim biegnie, ale nie. Tutaj też są chyba prysznice.
A, tu jest w ogóle zupełnie co innego. Według znaków tutaj mogę włączyć i wyłączyć wodę pod prysznicami. Włącz wodę. Były trupy. A, chyba wiem. Teraz się wyłączy, okej. O, zabranie zaworu automatycznie odcina wodę. Ale tu możemy wprowadzić sobie chlor. Ten zbiornik i rura służą do dodawania chloru do wody w basenie. Jest napisane, że jedna dawka nie powinna przekraczać 100 ml, ale czuję, że nie zaszkodzi dodać trochę więcej. Spójrzmy to. Już otwarte, okej. Dobra, czyli wiemy, co by było po lewej stronie. Po lewej stronie byłyby trupy. Nawet tam na razie nie idę, bo wydaje mi się, że to nie ma sensu. Tak, bo to jest ogólnie to. To jest ogólnie to. To jest śmieszny basen. Bardzo głęboki w sumie. Przebiegnijmy sobie tutaj. A? Użyjmy sobie teraz tego zaworu. Wyłącz gaz. I pyguje trzało. Coś tu jest. Kim ty jesteś? Ten biedny gość zmarł od zatrucia gazem. Po jego twarzy wnioskuję, że to nie była łatwa śmierć. Okej, ciało. Amunicja do pistoletu. Przyda się. 10 sztuk.